Gdzie reklamować sklepy w internecie? O tym w dzisiejszym odcinku. Nie ma co przedłużać, zaczynajmy. Reklama sklepów w internecie daje wiele możliwości. Wybór odpowiednich kanałów nie zależy wyłącznie od dostępnego budżetu, ale również od wielu innych czynników. Istotną rolę może odgrywać m.in. to czy prowadzisz sklep stacjonarny, czy zajmujesz się sprzedażą online. SEO to szereg działań, dzięki którym sklep staje się widoczny w wyszukiwarce internetowej. Nie chodzi jednak o to, by znaleźć się w wyszukiwarce w ogóle, lecz by zająć tam odpowiednio wysokie pozycje na odpowiednie frazy. Statystyki pokazują, że większość użytkowników sieci zwraca uwagę wyłącznie na adresy stron zajmujące top 10 wyników wyszukiwania. Oznacza to, że pozycje na dalszych stronach zmniejszają szansę na dotarcie potencjalnych klientów. Zajmowanie wysokich pozycji w wyszukiwarce jest łatwiejsze, gdy prowadzisz sprzedaż wysyłkową. Możesz bowiem przeprowadzić między innymi optymalizację sklepu, między innymi poprzez modyfikację opisów kategorii, stworzenie unikalnych opisów produktów, tworzenie treści w ramach bloga. Pomocne okazuje się także publikowanie artykułów w serwisach zewnętrznych. Google Ads to płatna reklama, która obejmuje dwie możliwości. Jedną z nich są kampanie Ads, bazujące na linkach sponsorowanych na określone słowa kluczowe. Gdy użytkownik wpisze konkretną frazę ponad wynikami organicznymi, pojawi się reklama Twojego sklepu. Inną opcją są tzw. kampanie banerowe w serwisach zewnętrznych. Reklama sklepu będzie wyświetlała się w różnego rodzaju portalach, gdy użytkownik kliknie zostanie przekierowany na stronę sklepu internetowego. Reklama w social mediach. Prowadzenie fanpage'a na Facebooku jest jednym z elementów reklamy w sieci. Warto jednak iść o krok dalej, decydując się na płatne kampanie reklamowe. Facebook oferuje coraz szersze metody promowania swoich produktów, ze względu na rosnącą presję monetyzowania całego środowiska. Możesz już nie tylko odpalać różne posty i formaty, ale również inwestować w remarketing, porzucone koszyki, lead ads, promocje na Messengerze czy Instagramie. Reklama sklepu w internecie samodzielnie czy z ekspertami nic nie stoi na przeszkodzie, aby kampanię reklamową przeprowadzić samodzielnie. Do tego potrzebna jest jednak odpowiednia wiedza, a ponadto przydatne mogą być różne narzędzia. Brak doświadczenia w tym zakresie może skutkować wyrzuceniem pieniędzy w błoto. Jeśli więc dopiero zaczynasz swoją przygodę w realizowaniu kampanii reklamowych, zdaj się na pomoc ekspertów. Wybierając współpracę z doświadczoną agencją, lepiej dobierzesz grupę docelową, ustalisz optymalny czas trwania kampanii, a także wybierzesz odpowiednie narzędzie. Pamiętaj przy tym, że budżet poświęcony na współpracę z ekspertami wcale nie musi być większy. Celowanie we właściwe działania mogą przełożyć się na oszczędności. Ze specjalistami nie będziesz błądzić i na chybiu trafił. Testować konkretnych narzędzi reklamowych. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek, by być zawsze na bieżąco z filmami, jakie będą się tutaj pojawiać. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach, odpowiemy na każde pytanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Rafał z